Patrzę na was, głodnych, przerażonych. Dam toreczka, nie wiem co się stanęło. Szukając wywaliło, wiedźmy, ale już wracamy. Miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Dobra. Gdy zdawało się, że wszystko stracone... Coś tam współlokatorzy chyba robili z netem, bo widziałem, że coś tam wywaliło. Skrzywuchowych moczarów. Dobra, nic nie straciliście. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy. Pokonaliśmy tych. Trzeba tylko zebrać skarb, który mieli. A było to chyba to. Dobra. Więc co, wracamy tutaj. Chciałbym się uczyć, nic się nie wyszło? Od ciebie zawsze. Dobra. Teraz tak. Tędy idziemy. Przebiegniemy się trochę na nogach. Ważne, że wróciłem. O, jak słodko. Przejdziemy się tutaj tymi moczarami. Ja jestem bezczelny? No nie wiem. Nie wiem, kto na tym streamie jest bardziej bezczelny. Dobra. Jesteśmy w ogóle na mapie. Windhelm, dowieźć pod Gaję. Pójdźmy sobie prawą stroną teraz. Uciekał bocznym internetem. Dokładnie. Podnosiliśmy to, więc pójdziemy bokiem, prawą stroną. Może coś ciekawego znajdziemy. Patrz, jak to ładnie wygląda. Właśnie to jest to, jak się biega od znacznika do znacznika, to kompletnie nie widać, nie zwraca uwagi się na to, co jest tutaj. A ja wolę tak biec i sam znaleźć, czy tutaj może być coś ciekawego, tutaj nie. Wydaje mi się to o wiele ciekawsze. Na przykład tam na górze, co jest. Teraz zobaczymy. Jesteś tutaj, Waha. Bardzo dobrze. Świat dwugrotu. I tańce. O! Coś tu jest. Kieseły dzikie. Wow, ho, ho. Dalej. No pójdziemy cały czas tą prawą stroną. Przy tym wąwozie będziemy się kierować. Z jednej strony mieć brzeg, a z drugiej wąwóz. Tutaj musiała być rzeka kiedyś, patrzcie, to jest stare koryto rzeki. Więc to był dopływ pewnie. Tak, widzicie? Ha! Świetnie to zrobili. Naprawdę świetnie. Co tam jest? Chodźmy tam. Całą grę. Widzę zjawy. Czy to jest to samo miejsce, z którego uciekałem wtedy? Dobra. Upiory nad elfie ruiny nad jeziorem Morzycko. Uciekamy stąd. Przeżyję to? Przeżyłem. Ale uciekamy. Innym razem trzeba będzie zbadać elfie ruiny. A co ty robisz, Dejlu? W sensie? O co pytasz, Waha? Nie wiem, o co pytasz, wiesz? Hmm.
ciekawe miejsce. Widzisz, że coś tu będzie? Misja? Nie. Po prostu sobie biegam. Do tego stopnia, że nawet wyłączyłem sobie znaczniki na mapie. Nie mam żadnych pytań, znaków zapytania, widzisz? Więc jakby lagi to ty musisz mieć, Elficzku, bo ja mam wszystko ok. Biegam, po prostu sobie zwiedzam. Że tak będzie ciekawie. Ale kto ma lagi? Mission, ty też masz lagi? No to kończymy streama jak lagi w takim razie, bo ja nie wiem czemu, o co chodzi. U mnie jest wszystko w porządku. Ja nie mam żadnych lagów. Jakby no nie wiem w czym jest problem. Nie ma u ciebie, Besior. No to ja już nic nie rozumiem. U mnie wszystko jest na zielono. Artur też masz ok. Czy wy nie jesteście obok siebie teraz, Mission Selficzkiem? U Martynki też jest ok. No to coś u was musi być w takim razie. Nie ma lagi. No, u mnie też ok. Dobra, no to coś u was tylko, Elficzek z Mission. Wy coś macie. Mówię, może zaktualizujcie sobie to wszystko, bo jakby... Ten tego. Ja mam tutaj wszystko... Jest zero klatek zgubionych. Nawet jednej klatki nie ma, nie? Czyli to nie jest jakby... To nie wiem. Jakieś choróbsko mnie bierze. Na zdrowie! Dobra, chodźmy tędy. To kłamie. Full HD i spoko. No to coś u was musi być. Dzień dobry. Nie przeszkadzam. Chodźmy dalej. O, utopca. Dobra. No, ile mam czekać? Bojownicze. Ty podejdziesz? Płonął. Dobra. Każdy w innej miejscowości. A czemu w ogóle w takiej małej? Ty zawsze oglądasz streama w 480p? Ja, bo ja kompletnie nie mam pojęcia. Może to jest od tego, że ja wysyłam... Wiecie co, ja przerwę teraz streama. Ja wysyłam teraz do was 12 tysięcy kilobajtów na sekundę. Może zmienię to na 8, na mniej. Nie wiem, może po prostu nie uciągacie więcej, dlatego tak. Ja to mogę zmienić, jak chcecie. Ty, czy to jest już most zamknięty, który jest do... Zaraz, co to za most? Ciekawe. Nie wejdę tędy. Ach. To nie do końca jest tak, jak Guki mówił. Po prostu ostatnio było 8K i było źle, więc zwiększyłem do 12, żeby zobaczyć, co zrobi. To oni tak przyjmują tyle, nie? Ostatnio wysyłałem... To most w Gdańsku. Ostatnio wysyłałem... Elito ogląda w 144p. Wow. Nice. Bez japleby, cicho siedzieć z tymi swoimi lagami 5 zł. Dzięki wielkie, Bezior. Wielkie, słuchajcie. Zrobię
jednosekundowe cięcie. W takim razie zobaczymy, czy wam pomoże. Zmniejszam bitrate streama. Zmniejszę. Zobaczymy, czy teraz będzie. Ja to zastosuję. I wyłączę streama i włączę. To potrwa sekundę. Dobra, halo, halo, jak mnie słychać? Musisz zaktualizować flesza w przeglądarce na YouTubie, bo YouTube jest przez flesza, Twitch nie. Pokaż mi swoje towary. Dlatego ci to może mielić. Serio, uwierz mi, ściągnij sobie nowego flesza, czy tam Java. Co YouTube używa, flesza czy Java? No po co mi tyle siodła? Dobra. To też. Okej. Bywaj. No Mission mówił, że ci to zrobi, Elficzku. Kto napisał? Dzisiaj to było? Nie wiem właśnie. To nie wiem. Ja oglądam telewizor 32 cale, jest wszystko Full HD. No, to nie mam pojęcia, o co chodzi w takim razie. No, pozbieraliśmy te zioła i lecimy dalej. Dzisiejszy stream to takie bieganie będzie, aż znajdziemy coś ciekawego. Ale telefonie jest ok, ale z kompa mieli. Czyli to wina kompa musi być. Coś na kompie musi być nie tak. Dobra, pójdziemy sobie. Nie byliśmy jeszcze za kasztelem barona, prawda? Tu mam schowek właściwie, ale pójdziemy za kasztelem. Mi się wydaje, że to coś z komputerem musi być. Nie wiem, tam trzeba chyba właśnie tego flesza czy tam Java zmienić. Bo telefon może być, możesz mieć zupdate'owany na bieżąco. A jakie przeglądarki używasz, Elficzku? Chrome? Czy jakiejś innej? A nie, to nie chodzi o router, to nie chodzi o szybkość internetu, wiesz? Bo przecież telefon jest pod tym samym internetem. To komputer. O Jezu, serio? Używasz Windows Explorera? Naprawdę? Czy to jest żart? Bo jak Explorera to po prostu nie wiem. Teraz bana chyba dam, bo coś przejdzie jeszcze na mój komputer. Naprawdę? O nie, to jest tak jak... Jezu, nie, to tak jak otwieranie drzwi na tych. Jak otwieranie drzwi dla złodziei. Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy, bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Może innym razem. Może innym razem. O kurczę. Nie, Elficzku, to ty musisz sobie ściągnąć Chroma. No to musisz ściągnąć Chroma. I nie Firefoxa, bo jednak Chrome ma obsługę do wszystkich innych serwisów. Chrome jest najbardziej wspierany teraz. Więc ściągnij sobie Chroma, naprawdę. I jejku, serio. Używanie Explorera jest... no nie, no to ja rozumiem, dlaczego ci tnie, naprawdę. Trzeba zmienić na Chroma. Explorer to jest taka... Masz wariację na live, w sensie? Co ja słyszę? Jakieś chrupanie, czy to drzewa? To drzewa były, nie? No po prostu, wpiszesz Google Chrome w Google, otwierasz przeglądarkę. Właśnie Explorera używa się tylko... Explorer to jest taki program do ściągania innych przeglądarek. Tak naprawdę. Albo Refciu, możesz wysłać na Discordzie instalkę do Chroma? Oficjalną? Dla Elficzka? Myślę, że tak będzie najlepiej. Ja jestem na mapce. Tak, biegnę dobrze. Trudne rzeczy wymagacie? Nie, no to zawsze możesz oglądać sobie na Explorerze, nie? Yandex Browser? Tylko Chrome. Co tam jest? Widzę jakieś potwory.
Gniazdo potworów. Chodźmy, gule. 9. poziom. Oj, będzie. Chyba, że Mission też masz Explorera, bo to by też mieli. To gniazdo jest tutaj, małe petardy. I trzeba je zniszczyć. Okej, odekajmy się. Masz chroma, okej. Z opery ktoś korzysta? Korzystałem, dopóki po prostu opera laguje strasznie. Jak ja pracuję na otwartych 30-40 zakładkach, gdybym miał to wszystko na operze, to było masakra. Opera jest spoko do takiego korzystania casualowego, a jak masz otwarte tyle zakładek co ja, to jest naprawdę straszna lipa. Chodźmy tutaj zobaczyć, co jest. Gniazdo guli. No, dokładnie. No i nie jest wspierana na tyle opera. Czy opera. No, opera, tak. Dobra. Co, może jakieś misje zrobimy teraz, to? Czy jeszcze tak biegamy trochę? Kurczę ziele. Coś tu jest. To jest wioska rybacka. Ależ wieje. No i wieje, Gerwant, wieje. Okej, to jest ta misja, gdzie uciekała ten. Biegliśmy. Biegamy, mówisz? Chodźmy tutaj, tablica ogłoszeń. Ojej, elficzku. No właśnie, przyznaj się w takim razie. Mission mówi, że chciał ci zmienić kilka razy, wiele razy chciał ci zmienić przeglądarkę. Jak to świetnie wygląda. Masakra. Coś pięknego. Ale to serio, jak teraz się przerzucisz na chroma z Internet Explorera, to tak jakbyś całe życie chodziła z ciężarkami 20-kilowymi na nogach. I nagle teraz je zdjęła. To powinno być takie wrażenie. Wieś za lipie. Dni targowe to na wozach wały sadła leżały. Sięgo po przymroz. A świta czerwone. Dzisiaj mogę z żołędzi i ściu. Ej, osmoku. Stargować to możesz ostatek nadziei. I szedną. Że 100 kilo zrzucasz? Może i 100, może i 100. Dobra. Powal. Skuteczna broń dla każdego, stalowe miecze, mocne. Potrafisz wykonać mistrzowską broń? Fajnie. Znaczy ja wyglądam jak Hattori. Hattori? No jak to? Nowigradzki mistrz, każdy o nim słyszał. Zresztą ponoć przeszedł na emeryturę, więc nie znam nikogo. Dobra. Pokaż swoje wyroby. Co ty tu masz? Bo ja chcę od ciebie kupić coś. Proste narzędzie do naprawiania broni. Tak. Otwierdź. Co to jest? Lekko nadarte notatki Hermiusa o Wiedźminie Elgarze. Weźmy to. Dobra. Czwarta mapa Adelarda Kermita. Weźmy. Okej. Okay. I tyle. Bywaj. Tablica ogłoszeń jeszcze.
Wysłałam dzieciaki po grzyby wczoraj. Do lasu? Same? No wiesz, u nas wiele gąb do wyżywienia. Pomodlić, coś z ciebie za matka. Odpuść. Teraz więcej żarcia dla reszty zostało. What? To dzieciaki nie wróciły? Serio? Nie jest lekko. Wysłała dzieci. Masakra. Przeliście to? Dobra. Tablica ogłoszeń. O przypełce słów kilka. Niechaj będzie wszystkim znane, że przypełka to kiep i drań, co pożyczaj nie oddaje, praw bowskich jako i ludzkich nie poważa i na godność niewiast niewinnych nastaje. Oby go utopce pod wodę wciągnęły. Zapamiętamy. Dobrzy ludzie, widziałem jak zeszłego miesiączka dziki gon po niebie bieżył. Znak to, że idzie wojna, choroba i nie... To prawda. Rado dzielarki, jeśli głód was tak dręczy, że o niczym innym niesposobna, mięty świeżej narwijcie i przeżujcie dobrze. To ssanie w brzuchu uśmierzy i do następnego posiłku dotrwać pomoże. Danusia. Dopisek. Danusia. Siwucha podobnie ma działanie Zenek. Zenek dopisał. Spoko. Zlecenia potwory w folwarku. Dobrzy ludzie, w mojej rodzinnej posiadłości folwarku rodu Raerdron zaległy się bestie. Dom całe i obejście opanowały, strach do domu zaglądać. O mieszkaniu nawet mowy nie ma. Dobra. Zlecenie na... Bogowie wiedzą co. Ludziska. W lesie trafiłem na ślady jakieś dziwne, co ich rozpoznać nie umiem. A wszyscy wiecie, że mi jest myśliwym, że nic dobrego to oznaczać nie może. Dobra. Ludzie z Zalipa i potwór z cmentarza. Okej. Okay. Mamy trochę questów. Chodźmy się po mordach jeszcze pobić trochę. I mam walczyć. Tu. Jak cię zwą? Umiesz się bić? Geralt, umiem. W takim razie stawaj w szranki. Jestem gotowy. Dobra. Walczmy. Ludzie! Rybożer znalazł wreszcie przeciwnika! Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Mina Geralta bezcenna. Media ekspert za naprawy komórek? Dwa słowa przed bójką, panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Ryby? Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. Oj, nie wątpię, żeby ryb nie było. O ty. Ty, no bić się umie. Kończmy to. Dobra. Jak było łatwo zgadnąć, wiedźmin wpierdolił rybożerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. Jesień nowożytności. Ciągle jeszcze możesz pokonać kowala. Jesień nowożytności. Żeby choć mój stary nie chlał cięgiem w karczmie. Mieszkańcy wsi Sztygary oraz Zalipie stałem się pod obozem Nilfgaardzkiej armii. Dobra. Co my tu mamy? Drzewie i w dni targowe to na wozach wały sadła leżały. Boczki wędzone, słoniny, kiełbasy czerwone. Dzisiaj mąka z żołędzi, kiść łupiano. A stargować to możesz ostatek nadziei. Ty, białowłosy, myślisz, że w dwa miecze dasz radę 40? No co tam? Ojejku. Żeby choć mój stary. Dobra. Jak polazłam po chrust do lasu... Ech, nie słyszała, co myśliwy mówił. Jakieś licho w kniei grasuje. A czym mam chatę ogrzać? Drzewie i krowymi plackami? Nawet główien nie ma, bo bydło pokradli. Kiełbasy czerwone. Dzisiaj mąka z żołędzi. Dobra. Chodźmy. To możesz ostatek właściwie nadziei. Może spróbujemy te questy, co? Panie lasu, to na razie nie. Przeczytaj książkę Panie lasu, to później. Śladem Ciri, zadanie poboczne.
pokój Ciri. Zbadaj pokój Ciri, to zrobimy. Dzikość serca, porozmawiaj z myśliwym. Mhm. O, zróbmy to. Rozmawiajmy najpierw. Dolores. Ty jesteś Dolores? O co poszło? Hej, Sulu! Patrz no, co mi przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Waha, nie mów. Wiem. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Okej. Okay. Chodźmy, 600 metrów stąd. Nie na L. Nie na R. Ale nie mów, waha, bo ja wiem, kto tam będzie. Dzisiaj dwa powiadomienia, w sensie, o live'ie, bo zerwało strumyk. Raz musiałem w sensie restreamować, zmniejszyć bitrate i raz zerwało. Tu musiałeś przyjść. No właśnie, musiałaś. W ogóle spójrz na prawy górny róg. Reverie, jesteś tutaj? Stary niedźwiedź mocno... Wow, jak mi ścięło grę. Wow, co jest? Nowa wersja DVX-a wyskoczyła i zminimalizowała. Dobrze, że tutaj jest automatyczny escape. Czy 9 subów i cię dogonię? Proszę. Tak, Szluga, to ta misja, ale właśnie chciałem Reverie prosić, żeby jak się pojawi spoiler, żeby timeoutowała. Bo już coraz więcej osób na live'ach. Ale krytyczne wchodzą. I akcji znowu. Dobra. Mamy tutaj skarb. Co tam, smoku? Buty tropiciela. Dobra. Biegniemy na górę. Trzeba będzie srebro naprawić. Czekajcie. Czy stal? A, to nie jest to. To jest to. Dobra. Temu jest gdzieś taki ogromny, bo dużo jadł.
To jest taki niedźwiedź, na którym Putin jeździł, nie, Racha? Pokażę, że wyjdzie update do Vermintide'a. Putin na takim niedźwiedziu jeździł, co? No trzeba pograć, tylko musisz tą panią Reverie, istną czarownicę. Z nią pogadać, bo jakby już jakiś czas temu mieliśmy i ona się nagle... Grota Smokobójcy. Siedlisko potworów, czekajcie. Ciekawe. Ty upior, da się oszołomić upiory? No dziwne. Swoją drogą, nie może tak być, że nie słychać pani Joanny. Coś takiego. Ta muzyka ma być słyszalna. Paweł też nie miał grać, to Paweł też, ale chodzi o to, że to przez refcie nie gramy. To się przez. Chcemy z nią na tej zasadzie. O to chodziło. O, co jest tutaj? No, o ty. Dobra, po jednym. Okej. Okay. Refciu? Albo to dobra, to o takich rzeczach technicznych pogadamy później, bo mam do ciebie jedną prośbę później. Ruta z dwymierytu. O, blokuje, dwymieryt blokował magię. Patrz ile rzeczy. Czyste srebro. O proszę, odwar z biesa. Proste narzędzie partnerskie, nice. Dobra. Teraz zrobimy giveaway'a, co? Co by na to? Dajcie mi znać, jak będziemy stąd wychodzić, żeby giveaway'a zrobić. Dobrej nocy, śpi dobrze, Waha, śpi dobrze. Fajnie, że wpadłeś. I do następnego streamka. Oh, fuck. To jest, to jest. Aż się Geralt zatrzymał. Nawet się wyspałaś? O, to ja też, ja dzisiaj tak długo spałem. O kurde. Dobra. Chyba wszystkie, co? No. No, dziś jest Ugerwand. Okay.
Co to jest? To? Ja mogę tu odpocząć? Mogę. Dobra. Mówisz, że to jest wampir? Teraz się przekonamy. No dobra. Wampirowate. Ale nie, nie humanoid. Chyba się nie obejdzie bez oleju. Inaczej muszę... Tak, dam radę, ale... muszę wziąć oleje. You have my bless. Dzięki wielkie. Dobra, teraz zrobimy giveaway'a, pokonamy wampira i... Znaczy, teraz ustawię giveaway'a, a pokonamy wampirka i będziemy losować. Ale cię poskładał, no. Jak tam elficzek? Działa już dobrze? Eliksir jaskółka regeneruje żywotność w walce i poza nią. Dobrze wiedzieć. Trzeba będzie... Kurczę, bo go nawet Irden nie zatrzymał. To jest właśnie to. Jakby zróbmy tak, że... medytacja, ale jeszcze chcę alchemię zrobić. Wykorzystany został alkohol, git. Mam jeszcze jeden punkcik do rozdania. Nie, nie mam. Inaczej, tak, alchemia, biały miód, olej przeciwko hybrydom, to nie do końca, to nie jest hybryda, insektoidom, przeciw wampirom, brakuje, fuck, wody księżycowej, a smoczy sen? Weźmy to. Spróbujmy. Jeszcze tak, raz. Teraz tak, trzeba będzie się przygotować. Mam jakiś olej na miecz? Przeklętym. Tu pojadę, tylko to? Cholera. Dobra, jak się petardami rzuca? Okej, okay, już wiem. Już wybrane jest. No chodź tu, Ekimo. Tu wybuchają te grzyby u góry. Trzeba używać właśnie tego. O ty. Paki, jakie to szybkie. Pokonana. Okej, okay, pokonana. A, już z łóżeczka z telefonu oglądasz, okej. Okay. A ja podniosłem to, co z niej zostało? Właśnie nie wiem. Zaraz jeszcze to. Rzeź cintry. Ej, co? Gdzie ja jestem? Tu jest, są podanie o rzezić cintry. No właśnie, podnieśmy. Wampira. Dziennik Wiedźmina Jerzego. Zbroja Wiedźmina. Wow.
Usłyszawszy plotki o smoku, co sił ruszyłem do Velen. Niestety od polowania na gad odciągnęli mnie perfekci z Gors Velen. Wezwano mnie jako fachowca, bym rozwiązał zagadkę kilku katastrof morskich wywołanych rzekomo przez północnicę. Cóż, smok pustoszący wioski jest mniej istotny niż zatkany szlak handlowy. Na szczęście szybko rozwiązałem zagadki samotnej latarni morskiej i znów ruszyłem w pogoń za smokiem. Widzisz smoku? Ścigał cię. Dowiedziałem się, że chłopi ze zniszczonych wiosek znaleźli schronienie w elfich katakumbach nad jeziorem Morzycko. Rozsądnie, byliśmy w tych elfich katakumbach, mnóstwo upiorów tam było. Nie starczyło im jednak... Muszę tam jeszcze pójść. Jakie plotki, kłamstwa. Nie starczyło im jednak rozsądku, by lepiej wybrać rozpałkę. Rozpalili ognisko z elfich manuskryptów, aż strach pomyśleć, ile wiedzy starszego ludu poszło z dymem. Na szczęście część rękopisów udało mi się uratować, w tym interesujący szkic na pancerz. Dość jednak o tym. Według naocznych świadków łuska popielata, wysokość w kłębie 2 sążnie, długość 5 sążni, dopisek, szacunek wagi około 14 centarów. Cetnarów. Centarów. Umiejętność utrzymywania wysokiej temperatury w miechach smoczych płucach. Przez dłużej niż kwadrans, wniosek, mamy do czynienia ze smokiem zielonym. Rozpoczynam polowanie. No, ciekawe, wiedźmini nie polowali na smoki. Witcher. Unlocked. Kolejne osiągnięcie. No, wiedźmini nie polowali na smokie. Bogowie opuścili nas. Można władców nasz los nie interesuje. Nad Venel czuwają tylko panie lasu. W złej godzinie, gdy zaraza i głód wybierają swoje żniwo, trzeba poprosić o podspanie. Jeśli będą łaskawe, wysłuchają. I odwrócą zły los. Oto jak należy przebogać panie. Znajdź dziecię niedorosłe i niewinne, odprowadź je na krzywochówę moczary, odszukaj kapliczkę poświęconą paniom, od niej zaczyna się środka ścieżka. Odpraw dziecię po ścieżce, a ono idąc śladem słodkości trafi do dobrodziejki. Od tej pory niczego mu nie zabraknie, albowiem panie są łaskawe. Stojąc przy kapliczce wypowiedz swoją prośbę, a dobrodziejki ją usłyszą, albowiem one widzą i słyszą wszystko, co dzieje się pod ich dom, w ich domie, w ich domenie. Jeśli złożyłeś dwar, twoja prośba zostanie wysłuchana. Dobra, to czytaliśmy, to czyta... A, tego nie. Ulepszenie do ekwipunku szkoły Wilka. Dobra. Okej, wiedźmy z bagien, to wiemy. Ta dziewczynka, którą Ciri znalazła po drodze, właśnie była zostawiona na szlaku dla wiedźm. Zaczekajcie. A tu, tutaj już sprawdzaliśmy. Nie, czekajcie. No wejdź, Gerwan, tutaj. Plaster miodu, spirytus, to się przyda. Dobra. Co ten tutaj kłamie? Ktoś nałożył iluzję. Okej, okay, jest wyjście. I ktoś tu leży nieżywy. Czy to jest ten wiedźmin? No na wiedźmina to ty nie wyglądasz. Jakiś badacz. Nie wyszedł przez to, że to była iluzja. Wampir go dopadł. Ciekawe. Już jakiś... Czemu nie mogę go zbadać? To jest. Coś lata. Oszlusk? Wywerna. Mam cię. Młoda. Ła.
Okej, okay, pokonana. Ciekawe. I patrzcie. Szedłem za questem. A dotarłem w zupełnie inne miejsce. Dobra, wróćmy tam na górę. Folwark, prawda? Zaznaczmy to sobie. Panie lasu, sprawy rodzinne. Nie to. Misje poboczne na razie. Folwark. O. 280 tutaj. Chodźmy. A! Właśnie, giveaway. Giveaway. Moi drodzy, teraz pytanie do was. Czy chcecie mieć giveaway na komu się uda? Czy żebym zadał jakieś pytanie? Moi drodzy, ja już odpalam Nightbota. Zadać pytanie z uniwersum Wiedźmina? Ale bym zadał z książek może. Co wy na to? Pytanie. Okej. Okay. To zadaję pytanie. Czy da się tak zrobić? Dobra, nie. Dobra. Musicie mi tylko... Pytanie z książek to nigdy nie wygram? Znaczy, to jest pytanie z książek, ale na wczorajszym streamie o tym mówiłem. Padło... zadam coś, co było mówione na streamach. Dobra. Podczas polowania na smoka, jakoby wtedy w książce kolejny raz dowiadujemy się, że Geralt nie poluje na smoki. Geralt spotkał rębaczy Sinfrid, Eikla, dwóch czarodziejów. Był to Doregaray i to była właśnie Yennefer. To jest o tym, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Był tam taki jeden człowiek. Chodzi mi, kto na początku poważnie zranił smoka, a później stał... Był to wieśniak, pewien wieśniak. Jak nazywał się wieśniak, który był, powiedzmy, szewczykiem Dratewką? Szewczyk Dratewka wtedy, który zrobił pułapkę na smoka i która zadziałała. Później był przewodnikiem rąbaczy z Sinfrid. Kozojet! Dokładnie, Mishen. Gratulacje, gratulacje, Mishen. To był Kozojet. Giveaway leci dla ciebie. Ale, żeby nie było, zrobimy jeszcze giveaway losowany. Jako, że 400 subów wbiło, także teraz giveaway dla subskrybentów wszystkich. Oczywiście zastrzegam to, że ci, którzy już wygrali, nie mogą drugi raz. Dzisiaj. Jutro będą mogli, ale dzisiaj nie, więc jakby... co to za zaplotane pytanie, bo było tam kilka osób. Nie chciałem, jakbym powiedział wieśniak, było kilku wieśniaków, którzy rzucili się na smoka. Więc zrobimy jeszcze jedno. Dobra, no to... No co? Trzeba wpisać Eik po prostu. Tak jak się pisze, Eik. Eik, który był tym rycerzem, którego grał w serialu Stępień. Gratulacje, Mishen, piszemy Eik. Już wam napisuję, jak ktoś... Tak, to się pisze. Dobra. Także możecie pisać i za jakiś czas wylosujemy. Przypominam, że trzeba być subskrybentem kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie jest. Dobra, a my lecimy. Dokładnie. Jeżeli nie znacie tej historii, to nie będzie duży spoiler, ale smok zaatakował pewne włości. What the hell? O nie! Może być kiepsko, bo jest leszy. Uciekamy. Z leszym nie wygram. Touch Gerwant! Z leszym nie wygram. To nie była rodzina z Siegfriedem. Siegfried był z zakonu Płonącej Róży, a Eik był po prostu błędnym rycerzem. Nie wiem, szczerze mówiąc, nigdy nie wiedziałem, skąd mogli tak to zrobić, ale nie zastanawiałem się,
Oczywiście ja nie znam gier na tyle, żeby powiedzieć, że ten, to jest ten zekryt, prawda? Ale mogło tak być. Ty, wilk zjadł tego, Neckera, zamiast mnie. Ogólnie, jeżeli byście chcieli czytać, to polecam właśnie zacząć od opowiadań i to jest jeden z lepszych motywów w grze. Bardzo dużo poznajemy się wtedy o Wiedźminach, bo jesteśmy w stanie teraz poznać właśnie rębaczy Sinfleet, których poznaliśmy w Wiedźminie II. Już podczas, na samym początku gry możemy poznać Jarmena Zigrina, Yennefer, Jaskra, Borcza Trzykawki, czyli ojca Saski z Wiedźmina II, którą mieliśmy poznać, okazję poznać w Wiedźminie II. Kto tam jeszcze? Właśnie Doregara i bardzo fajny czarodziej, który chciał ochronić zwierzęta, znaczy zwierzęta troszeczkę sprzeczył się z Geraltem. Necker, fajna karta w gwincie. Dobra, jesteśmy na miejscu. To o tym folwarku musiała mówić staruszka. Dobra. Spuść pułapki. Potwory nie zostawiają pułapek. Ktoś tu jest. I po problemie. Dobra. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. To ja mam z głowy. O, to jest jego ojciec. To nawet nie wiedziałem. Proszę bardzo, co tak zrobili. No to miał... Ale jak on mógł być jego ojcem? Jak to był obłędny rycerz, który nie powinien mieć dzieci? Jakby to dziwnie to zrobili. Coś tu nie gra. Ile było opowiadań i które polecasz? Opowiadania wszystkie, a sagę, jeśli cię wciągną opowiadania, przeczytaj, ale opowiadania są krótkie, więc po prostu przeczytaj. Opowiadania są w książce, która nazywa się Wiedźmin, aha. Nazywa się Wiedźmin, z 94 roku. Tam jest, wszystkie opowiadania są... Strych, muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. No go, Gerwant. Zobaczę, co jest na górze. Grałaś wszystkim? A mnie nos dzisiaj swędzi strasznie. O! Brawo, Geralt. Nie dałeś się złapać w żadną z moich pułapek. Leto? Adam! Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich? A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów, a dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. A wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Miałeś niezły pomysł. Zaszyć się w miejscu pełnym potworów. Dzięki temu nie kręcą się tu przypadkowi ludzie, a na przyjście nieprzypadkowych jestem przygotowany. Zabójcy? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Lok Muin, trafiłem na wielu, którzy chcieli mnie zabić. Opowiadanie sesji? Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Tak, Essie Daven, oczko. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Z której strony cię sądzi? Z prawej. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność. Dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki, jakie tu są, sam pozakładałem. Pięć. Trzeba się ich pozbyć, idziesz? Które opowiadanie? Bo to na złość. Opowiadanie i Kraniec Świata bardzo mi się podobał. No, poznajemy tam bardzo fajne postaci. Dużo o Jaskrze, o Geralcie. No, Kraniec Świata. Tak, pewnie, że pomogę. Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. Ze skóry
cię obedrze. Żałosne. O, ilu ich tu jest? Ale co to dla dwóch wiedźminów, tak sprawnych zresztą. Dwie legendy. Zabójca królów i rzeźnik z Blaviken. Okej. Cholerni głupcy. Dość słabo uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. No wiesz, jak to jest w tym zawodzie. A tu spotka. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię nie obrabował. Jak go poznałeś? To było... Zaraz, naprawmy tylko miecze. Dobra. Jedziemy. Zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list gończy. Nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczybyka i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w złotym wisielcu w samym centrum Hage. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać dla zabicia czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci. Ale za zdradę więcej. Leto? No jest leto, jest leto. Leto z gulety. Leto, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Rzeźnik z Blaviken. Da się? No. Geralt z Rivii, wiedźmin. Drugi wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj, co mówisz. Jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Dziękuję bardzo. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie, to wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was zrobimy wyjątek. Jesteście bandytami, szumowinami, nie ludźmi. Poza tym, ta zasada jakoś wyszła z mody po Blaviken. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd. W Zalipiu. Jakoś ci nie wierzę.
po co miałbym kłamać? Leto, wybacz. To nie było nic osobistego. Dobry zarobek. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. No, koniecznie. Któregoś dnia zjawił się... Dziękuję ci bardzo, Tali. Bardzo ci dziękuję za wsparcie. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo! Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Tak, jeżeli chodzi o audiobook nie, słuchowisko, ja polecam słuchowisko. Jest już zrobione prawie cała saga. Ogólnie warto posłuchać, bo fajnie jest zrobione. Audiobook jest tylko przez lektora, a słuchowisko jest chyba z 6 czy 7 aktorów. Bardzo fajnie zrobili. Gdzie jesteś, Leto? Leto? A, tu. Nie oddalaj się! Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie, od dalekiego południa po góry smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobry dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. W nilfgaardzkim półświatku tak karano za długi. Znaczy, zrobił karierę. Od półświatka po służbę u cesarza. Oj, cesarz ma dużo takich ludzi. I zawsze pozna swego. Puszczyk. I cała reszta. Od niego... Widzieliście tą szramę, Ciri? Też nie wzięła się znikąd, ale nie będę spoilerował. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Zradzione trzy niewielki. Dzisiaj wielki bardzo prawi. Ja przeczytałem sagę wiele razy, teraz a jak wolę. Pracowałem przy digitalizacji dla Biblioteki Narodowej, wtedy ładne co tam konie. Pracowałem, co wam mówiłem. Muszą być warte więcej niż cała wioska. To wtedy słuchałem, skanując mapy stare, nie? Wtedy sobie słuchałem właśnie ten, audiobooków. To była naprawdę bardzo fajna sprawa, bo, ale właśnie słuchałem audiobooki książek, które już przeczytałem kiedyś i fajnie było. Bo tak samego słuchania nie wiem, czy dałbym radę. Rozpraszałbym się może. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Co do kurwy nędzy? Pioruniaki czy co? Zawrzeć gęby! Leto z gulety. Leto z gulety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Granie w Wiedźmina na ślepo? Nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie,
Po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz. Niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was. O, wiosk mnie. Czekaj, bo ja chcę... Realizm. Zangwebarski jad. Coś tu nie gra. Ciągle tu jesteś. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Bawi cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co zmartwychwstałem. Zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odtrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lochmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co, gdyby cię oszukał? Tak jak Ludwik. Musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulet jest martwy, w kilka dni rozeszłaby tak się po całym kontynencie. Trochę zepsułem. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. Możesz przeczekać w Kermoren. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermoren, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermoren. Do zobaczenia.
To jest takie jedno z wielu niedociągnięć, ponieważ Kermoren było siedzibą no nie do znalezienia. Tylko kilka osób wiedziało, gdzie Kermoren dokładnie jest, a i na przykład taka Triss Merigold, która tam bywała, miała problem z odnalezieniem. I on teraz mu nagle mówi, jedź do Kermoren. I on, ha, hurdur do Kermoren. Mogliby to bardziej dopowiedzieć, że Geralt mu jednak pokazuje, jak tam trafić, albo coś takiego, nie? Także jakby... No, zwłaszcza, że teraz Vesemir pojechał zatrzeć szlaki, prawda? Także no, jak powiedziałem hurdur, to mi zgasła świeczka. O, kamień szlifierski. Nie, to jest tu. Stół! Przedmioty zostały wzmocnione. Mam mocne przedmioty teraz. Dobra. Ligrackie korony. W ogóle było już rozdanie, czepiasz się? Się nie wiem. Rozdawałem? Chyba nie było, nie? Rozdajemy teraz. Robimy giveaway'a. I... ciach! And the winner is... Szluga! Gratulacje, Szluga. Dobrej nocy, Refciu. Szluga zna zasady, odezwij się. Kurde, gościu, ty tu wygrywasz co chwila. Opanuj się, człowieku. Mówiło, panie dobre, panie litościwe, skąd ta ufność w ludziach? A śliwia czerwony, dobra. Niby węgliki po blisku. Świeczka zgasła. Wysłałam dzieciaki po grzyby wczoraj. Po temu pokazałem streamy. Same? No wiesz, u nas... Patrzcie, ile teraz koni mają tutaj, nie? Ładne koniki. Nie, dobra, nie, bo się płotka obrazi. Złaź. Ej, czemu nie mogę zsiąść? Co jest? No co jest? Raz się wygrywa. Zmieniłem konia i gra mnie za to okłamała. Ale dobra, moi drodzy. Godzina 14 kolejna, już tam w sensie, która jest godzina teraz? 23:46, więc no to by było na tyle dzisiaj. Kończymy sobie po prostu streamka. Widzimy się jutro. Jezu, ja tak piszczę. Jeszcze jak. No, także dzięki wam bardzo. I co, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że nie utknąłem na tym koniu. I co? Widzimy się... Nie wiem, czy w Wiedźminie. Coś innego, boże, jutro zrobimy. Do zobaczenia. Trzymajcie się.